Cześć, witam Was po dłuższej przerwie, z tej strony francuska literka i dzisiaj temat uzgadniania przymiotników. Czyli tak naprawdę odpowiemy sobie na dwa pytania. Po pierwsze, kiedy się uzgadnia przymiotniki? A po drugie, jak się to robi? Zacznijmy od zasady ogólnej. I chciałabym Wam przeczytać tą zasadę po francusku, po to, żebyśmy już zaznajamiali się z tym tematem właśnie w języku francuskim. Posłuchajcie. L'adjectif s'accorde toujours avec le nom qu'il qualifie ou qu'il détermine. L'adjectif s'accorde toujours avec le nom qu'il qualifie ou qu'il détermine. Spróbujmy wspólnie zrozumieć tą definicję. Pierwsza część jest prosta. L'adjectif, przymiotnik, s'accorde toujours avec le nom. Uzgadnia się zawsze z rzeczownikiem. I teraz uwaga, qu'il qualifie ou qu'il détermine. Który kwalifikuje albo który determinuje? Odłóżmy na razie jakieś takie dosłowne tłumaczenia tych słów. I zobaczmy, co sama definicja nam mówi, bo mamy pewne podpowiedzi. Qualifier to donner une qualité ou un défaut. A déterminer, préciser le sens. Czyli przymiotnik będzie uzgadniał się zawsze z rzeczownikiem, którego będzie kwalifikował, czyli tak jak tutaj mamy w tej definicji francuskiej, donner une qualité ou un défaut, czyli będzie nadawał jakąś pozytywną cechę bądź negatywną, albo przymiotnik będzie uzgadniał się z czasownikiem, którego będzie dookreślał, czyli tak jak tutaj mamy préciser le sens, dookreślał, doprecyzowywał znaczenie, sens danego słowa. Ok? Czyli w jednym opakowaniu mamy od razu zasadę, po pierwsze, że co do zasady przymiotnik będzie się uzgadniał z rzeczownikiem, do którego się odnosi, tak to można skrócić, ale z drugiej strony mamy przez te doprecyzowania podkreśloną w ogóle funkcję przymiotnika, co ułatwi nam z kolei zidentyfikowanie przymiotnika w zdaniu. Przykłady. Un bon restaurant. Une belle femme. Des chats noirs. Od zasady zawsze są wyjątki, a szczególnie w języku francuskim. I chciałabym Wam zwrócić uwagę na dwie szczególne sytuacje, w których to uzgadnianie nie jest takie evident, nie jest takie oczywiste. Pierwsza taka sytuacja, i być może już się z tym spotkaliście, to jest sytuacja, w której mamy przymiotniki złożone. Takie formy istnieją także w języku polskim. Przymiotniki złożone, czyli taki przymiotnik, który będzie składał się z dwóch słów, uwaga, niekoniecznie z dwóch przymiotników. I właśnie tutaj tkwi szkopuł. Dlaczego? Spójrzmy na przykłady. Au placé. Avant-dernier. Surmuet. Au placé, czyli ktoś wysoko położony. Surmuet, czyli ktoś głucho niemy. I avant-dernier, czyli przedostatni. I teraz, w zależności od tego przymiotnika złożonego, czyli adjectif composé, możemy mieć dwie różne sytuacje. Jeśli oba słowa tworzące ten przymiotnik są przymiotnikami, będziemy uzgadniać oba te słowa. Natomiast jeśli pierwszy z tych słów jest przysłówkiem, przyimkiem albo przymiotnikiem o znaczeniu przysłówkowym, tak, czyli będzie nam odpowiadało na pytanie jak, to tego słowa nie uzgodnimy, uzgodnimy tylko przymiotnik. Czyli tak naprawdę to nie jest do końca nawet wyjątek od zasady, bo wciąż przymiotniki się uzgadniają, tylko to jest po prostu taka mała modyfikacja. No to zobaczmy, jak odmienimy nasze przykłady. Au placé mamy o wysoko, tak? Jak położony ktoś jest? Wysoko. Au placé, tego o nie odmienimy. Więc w przypadku kobiety na przykład powiedzielibyśmy elle est au placé, w wymowie i tak się nic nie zmieni, ale w pisowni dodamy e. A przykład, gdzie uzgodni się i jedno słowo i drugie,
sourde, muette. Tutaj już uzgadniamy, bo zauważcie, sourd to jest głuchy, muet to jest niemy, więc mamy sourde, muette, bo oba te słowa są przymiotnikami. Druga specyficzna sytuacja, taka szczególna, to kolory. I myślę, że część z Was też się już z tym zetknęła, że są takie kolory, których nie będziemy uzgadniać. Na pewno nie będziemy uzgadniać kolorów w przypadku adjectif composé, czyli tutaj nawet nie sprawdzamy, czy te słówka są przymiotnikami, czy nie. Po prostu nie uzgadniamy kolorów, jeśli mamy adjectif composé, przykład des yeux bleu vert. Tak, czyli mówimy des yeux, mamy liczbę mnogą, ale rzucamy po prostu bleu vert, niebiesko-zielone. Natomiast jest druga sytuacja, kiedy nie mamy do czynienia wcale z przymiotnikiem złożonym, mamy tylko jedno słowo, a i tak nie uzgodnimy. I taki przykład to na przykład orange albo café. I tutaj, moi drodzy, podpowiedź. Przymiotniki utworzone od owoców czy ziaren nie będą się uzgadniały. Tak? Stąd orange, café, ale także bronze, który jest od brązu. To co prawda nie jest ani owoc, ani ziarno, ale rozumiecie, o co chodzi. To są te kolory, które pochodzą, odnoszą się do jakiegoś przedmiotu, obiektu, do jakiejś innej rzeczy, która ma charakterystyczny kolor. Czyli ta nazwa koloru jest właśnie nazwą pochodną. Wtedy nie będziemy uzgadniać. Uff, okej, okay, to wiemy, kiedy uzgadniamy. Mamy ogólną zasadę, że uzgadniamy do rzeczownika zawsze, chyba że coś tam się zmienia, już wiemy co. No to teraz pytanie, jak to uzgodnić? Uzgadniamy oczywiście do rodzaju i liczby. Czyli tak naprawdę nasze pytanie, jak uzgadniać, to jest pytanie o to, jak tworzyć formę żeńską i formę mnogą, męską, żeńską. Forma podstawowa to tradycyjnie forma męska, rodzaj męski w liczbie pojedynczej. To zacznijmy sobie od tworzenia formy żeńskiej. Zdecydowana większość przymiotników w formie żeńskiej po prostu będzie miała na sam koniec doklejone y, czyli nasze polskie e. Przykład noir, noir. Intelligent, intelligente. Sourd, sourde. Już teraz po tych trzech przykładach możecie zobaczyć, że o ile w pierwszym dołożenie e nie wpłynęło na wymowę, o tyle już w drugim i trzecim przykładzie wpłynęło znacząco, bo e udźwięczniło nam ostatnią spółgłoskę. Te spółgłoski, które zazwyczaj nie są wymawiane, jeśli stoją na końcu wyrazu, właśnie dzięki głosce e udźwięczniają się. Zobaczcie jeszcze raz. Sourd, sourde. Intelligent, intelligente. To nie przychodzi nam naturalnie, to nie przychodzi nam automatycznie, tak? Bo w tej formie podstawowej uczymy się właśnie, żeby nie czytać tych spółgłosek, a tu nagle one mają wybrzmieć. Więc jest to trochę trudne na sam początku. Nie zrażajcie się. Starajcie się o tym pamiętać, natomiast niech to nie blokuje Was w mówieniu, żeby nie było takiej przesady. No dobrze, więc w zdecydowanej większości mamy doklejanie końcówki e. Po prostu jedną literkę dodajemy i ona czasem wpłynie na fonetykę. Jest też sporo takich przymiotników, które kończą się na er albo et. Te czasowniki, które kończą się w ten sposób, również będziemy tworzyć formę żeńską poprzez dodanie na sam koniec literki e, ale także dodamy akcent. W którą stronę? Jeśli widzieliście mój odcinek o akcentach nad e, to możecie skojarzyć, że mówiłam tam o zasadzie, że jeśli kończy się nam słowo na e, spółgłoska e, to nad tym pierwszym e postawimy akcent grave. To jest ten akcent rozciągnięty, który mamy na przykład w słowie père.
Kolejny przypadek to sytuacja, w której nasza forma podstawowa, czyli męski przymiotnik, kończy się na e. Tak, taka sytuacja też jest możliwa. Wtedy co robimy? Nic. Mamy ułatwione zadanie. Przykład: rapide, rapide. Szybki, szybka. No dobra, skoro mamy taką łatwą sytuację na chwilę, teraz mogę Was tak naprawdę dobić, bo są kolejne przypadki i między innymi takim przypadkiem są przymiotniki, które kończą się na en, on, os, as, is, et, ot. Tutaj podwajamy ostatnią spółgłoskę i dodajemy e. Proszę, nie wyłączajcie wideo. Jeszcze mamy 6 innych przypadków. Zostańcie ze mną, razem damy radę. Więc przykłady. Italien, italienne. Gros, grosse. Bon, bonne. Ça va? Z czasem to stanie się dla Was naprawdę automatyczne, że gdzieś tam mózg będzie sobie identyfikował te końcówki i naturalnie będziecie chcieli podwoić pewną spółgłoskę. I znowu zachęcam Was, żebyście wracali sobie do fonetyki. Zawsze sprawdzajcie po zapisaniu jakiegoś słowa, czy gdybyście właśnie zgodnie z zasadami fonetyki chcieli przeczytać to słowo, to czy ono wybrzmi, zabrzmi po francusku. Oczywiście takiej intuicji na samym początku się nie ma, dlatego zachęcam Was, żebyście jak najwięcej słuchali. I wtedy to będzie prostsze, bo przeczytacie coś i nagle spiszecie, czegoś mi brakuje. No to może podwoję spółgłoskę, no to może dodam akcent. I w ten sposób będziecie w stanie załapać tą poprawną wersję. Kolejny przypadek to końcówki. L, il, e, i, l, ul. Przykład. Gentil, gentil. Pareil, pareil. Bo tutaj znowu mamy podwojenie l i dodajemy e. Dobra, teraz coś, co wygląda brzydko, ale co na pewno kojarzycie, czyli końcówki EUX i OUX. I one właśnie będą się zmieniać na EUSE, OUSE. Przykład heureux, heureuse. Kolejna sytuacja, przymiotnik kończy się na C. Wtedy po prostu zmieniamy na K, czyli Q, U, E. Przykład public, public. A zatem nie wpływa nam to na wymowę. Końcówka IF zmieni się na IVE. Naïf, naïve. Sportif, sportive. Tutaj zwróćcie uwagę, że jest różnica. W pierwszym przypadku wymawiamy na końcu nasze polskie F, tak, z dużą ilością powietrza, sportif. A w wersji żeńskiej mamy wyraźnie słyszalny w. Na koniec takie nieregularności. Mamy trzy przymiotniki, uwaga, tylko trzy przymiotniki w języku francuskim, które są nieregularne, czyli zarówno forma żeńska, jak i mnoga będzie nieregularna. I tutaj mamy beau, belle, nouveau, nouvelle, vieux, vieille. Warto sobie te przymiotniki zapamiętać, bo to są jednak przymiotniki całkiem popularne. Vieux – stary, nouveau – nowy, bo piękny. I teraz już na sam koniec, jeśli chodzi o formę żeńską, mamy kilka takich przymiotników, które są nieregularne właśnie w formie żeńskiej. I tylko kilka Wam powiem takich, które warto sobie zapamiętać. Blanc – blanche, franc – franche. Long, long. I teraz tutaj znowu Was zachęcam. Zwróćcie sobie uwagę, co by było, gdybyśmy do long dokleili e. Wyszłoby nam longe. I tak naprawdę zmienilibyśmy bardzo znacząco fonetykę tego słowa. Dlatego dokleiliśmy sobie nie samo e, ale ue. Po to, żeby zakonserwować to twarde brzmienie g. Czyli mamy long, long. Słuchajcie, przebrnęliśmy przez formę żeńską, to teraz forma mnoga. Tutaj jest naprawdę dużo łatwiej. Dla rodzaju żeńskiego po prostu zawsze dodajemy S. Tak? Czyli przymiotnik
żeński mnogi będzie miał po prostu dorzuconą eskę. Przy przymiotnikach męskich będzie trochę inaczej, ale też łatwo. Uwaga! W zdecydowanej większości przypadków też tylko dodamy s na końcu, ale mamy trzy sytuacje, kiedy nie będziemy dodawać s. Uwaga! Przy końcówce eau albo eu dodamy x-a zamiast s-ki. Przykład bo, bo. Końcówkę al z kolei zmienimy na aux. Regional, regionaux. Jeśli przymiotnik natomiast kończy się na s bądź x, to nie robimy nic. Na przykład français, français, doux, doux. Dobrze, kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Was nie zamęczyłam tymi wszystkimi przykładami, ale uwierzcie mi, że warto jest o tych zasadach pamiętać. Polecam Wam bardzo serdecznie, żebyście sobie ćwiczyli, tworzyli zdania, szukali przymiotników, które Was interesują. Zachęcam Was do tego serdecznie, tak jak do zasubskrybowania tego kanału i możecie też ustawić sobie alarm, klikając na taki mały dzwoneczek przy subskrypcji, po to, żebyście dostawali powiadomienia wtedy, kiedy wrzucę nowy filmik i dzięki temu nic nie przegapicie. Merci et à bientôt!